Parsza Vayak Hel. I zgromadził Mojżesz cały zbór synów Izraela i rzekł do nich. Oto, co rozkazał wiekuisty spełnić. Przez 6 dni wykonywana będzie robota, ale dzień 7 będzie wam święty. Szabat najwyższy wiekuistemu. Kto by wykonał w nim robotę, wydany będzie na śmierć. Nie rozniecicie ognia w żadnej z siedzib waszych w dzień szabatu. I oświadczył Mojżesz całemu zborowi synów Izraela i rzekł. Oto, co rozkazał wiekuisty, mówiąc. Zbierzcie od siebie daninę wiekuistemu. Każdy, szczodrobliwego serca, niechaj złoży ją, ową daninę wiekuistemu. Złoto, srebro i miedź. I błękit, i purpurę, i karmazyn, i bisior, i wełnę kozią. I skóry baranie, czerwono barwione, i skóry borsucze, i drzewo akacjowe, i oliwę do oświetlania, i aromaty, na olejek namaszczania i na kadzidło wonności. I kamienie onyksowe, i kamienie oprawne, na naramiennik i na pierśnik. A wszyscy umiejętnego umysłu pośród was przyjdą i wykonywać będą, cokolwiek rozkazał wiekuisty. Przybytek, namiot jego z pokrowcem jego, zapinki jego i bale, wrzeciądze, słupy i podsłupia jego, arkę i drążki jego, wieko i zaponę zakrywającą, stół i drążki jego z wszystkimi przyborami jego i chleb wystawny. I świecznik dla oświetlania z przyborami jego, i lampy jego, i olej do oświetlania. I ołtarz do kadzenia, i drążki jego, i olej namaszczania, i kadzidło z wonności. I kotarę chodową u wejścia do przybytku. Ofiarnicę całopalenia, i kratę miedzianą do niego, drążki jego, i wszystkie przybory jego, miednice i podnóże jej. Zapony dworca, i słupy i podsłupia jego, i kotarę dla bramy dworca. Kołki przybytku i kołki dworca i powrozy ich. Szaty przetykane do służby w świątyni, szaty święte dla Arona kapłana i szaty synów jego do piastowania kapłaństwa. I odszedł cały zbór synów Izraela sprzed oblicza Mojżesza. I przychodzili każdy, którego uniosło serce jego i każdy, którego skłonił duch jego i przynosili daninę wiekuistemu dla wykończenia przybytku zboru i do wszelkiej potrzeby jego i na szaty święte. I przychodzili mężczyźni i niewiasty. Każdy szczodrobliwego serca przyniósł kolczyki i zausznice, i pierścienie, i naszyjniki, wszelkie naczynia złote, i każdy składał dań złota wiekuistemu. Każdy też, kto posiadał błękit i purpurę, i karmazyn, i bisior, i wełnę kozią, i skóry baranie czerwono barwione, i skóry borsucze, przynosił je. Ktokolwiek zaś ofiarował dań srebra albo miedzi, przynosił to w darze wiekuistemu. Każdy też, co posiadał drzewo akacjowe, na wszelaką potrzebę dzieła tego przynosił. I wszystkie niewiasty umiejętnego umysłu rękami swemi przędły, a przynosiły przędzę, błękit i purpurę i karmazyn i bisior. Wszystkie też niewiasty, które uniosło serce ich umiejętne, przędły wełnę kozią. Książęta zaś przynosili kamienie onyksu i kamienie do oprawy na naramiennik i na pierśnik, i korzenie, i olej do oświetlania, i do oleju namaszczania, i do kadzidła z wonności. Każdy mężczyzna albo niewiasta z synów Izraela, których pobudziło serce, aby ofiarowali na każde dzieło, które rozkazał wiekuisty wykonać przez Mojżesza, przynosili dobrowolnie dary wiekuistemu. I rzekł Mojżesz do synów Izraela. Patrzcie, powołał wiekuisty po imieniu Becalela, syna Urego, syna Hura, z pokolenia Jehudy. I napełnił go Duchem Boskim, mądrością, rozumem i umiejętnością i wszelkim wykonawstwem. Ku wymyślaniu pomysłów, by robił w złocie i w srebrze i w miedzi, i w rytownictwie kamieni dla oprawy, i w rzeźbieniu drzewa, aby wykonywał wszelką robotę wymyślną. I zdolność do nauczania złożył w umysł jego. Jego i Ocholiaba, syna Achisamacha z pokolenia Dan. Napełnił ich umiejętnością umysłu, aby wykonywali wszelkie rzemiosło rytownika i pomysłowca, i hafciarza, na błękicie i na purpurze, i na karmazynie, i na bisiorze, i na tkaninie, wykonywających wszelkie rzemiosło i wymyślających pomysły. I tak
Zrobią Becalel i Oholiab i każdy mąż umiejętnego umysłu, któremu dał wiekuisty mądrość i rozum, aby umieli wykonać każdą robotę potrzebną dla świątyni. Wszystko, jak rozkazał wiekuisty. I wezwał Mojżesz Becalela i Oholiaba i każdego umiejętnego umysłu, któremu dał wiekuisty mądrość w serce jego. Każdego, którego uniosło serce, by przystąpił do roboty, aby wykonali ją. I wzięli od Mojżesza wszystkie dary, które byli przynieśli synowie Izraela do wykończenia dzieła świętego, aby je wykonać. Ci zaś przynosili mu dalej dary, każdego rana. I zeszli się wszyscy umiejętni wykonawcy wszelakiej roboty świątyni, każdy od dzieła swojego, którym się zajmował. I oświadczyli Mojżeszowi i rzekli: więcej lud przynosi niż potrzeba do dzieła, które rozkazał wiekuisty wykonać. Rozkazał tedy Mojżesz i ogłoszono w obozie tak: ani mężczyzna, ani kobieta niechaj już nie robią nic na daninę świętą. I przestał lud przynosić. A zapasu był dostatek dla całego dzieła, by je wykończyć i jeszcze zbywało. I zrobili wszyscy umiejętni umysłem spośród wykonawców robót przybytek z 10 opon, z bisioru kręconego i z błękitu i z purpury i karmazynu. W cheruby, robotą wymyślną, wykonano je. Długość opony każdej 28 łokci, a szerokość 4 łokcie dla opony każdej. Miara jedna dla wszystkich opon. I spiął 5 opon jedną z drugą, a 5 drugich opon spiął jedną z drugą. I zrobił pętlice błękitne na kraju jednej opony, przy krańcu spojenia. I tak zrobił na kraju opony ostatniej, przy spojeniu drugiem. 50 pętlic zrobił u opony jednej, a 50 pętlic zrobił na krańcu opony, która w spojeniu drugiem. Przeciwległe były pętlice, jedna drugiej. I zrobił 50 zapinek złotych, i spiął opony jedne z drugą zapinkami. I był przybytek całością. I zrobił też opony z wełny koziej, jako namiot nad przybytkiem. 11 opon zrobił takich. Długość opony każdej 30 łokci, a szerokość 4 łokcie dla opony każdej. Miara jedna dla 11 opon. I wziął 5 opon osobno, a 6 opon osobno. I zrobił 50 pętlic po kraju opony krańcowej w spojeniu, a 50 pętlic zrobił po kraju opony spojenia drugiego. I zrobił też zapinek miedzianych 50, by spoić namiot, aby był całością. I zrobił pokrowiec na namiot ze skór baranich czerwonobarwionych, a przykrycie ze skór borsuczych na wierzch. I zrobił bale do przybytku z drzewa akacjowego, stojące. 10 łokci długość bala, a 1,5 łokcia szerokość bala każdego. Po 2 czopy u każdego bala, osadzonych jeden naprzeciw drugiego. Tak zrobił u wszystkich bali przybytku. I zrobił wszystkie bale do przybytku, 20 bali dla strony południowej, na prawo, i 40 podsłupi srebrnych zrobił pod 20 tych bali. 2 podsłupia pod bal jeden i 2 podsłupia pod bal drugi. A na tylną stronę przybytku, ku zachodowi, zrobił 6 bali. A 2 bale zrobił na węgły przybytku, przy tylnej ścianie. I były spojone u spodu i razem łączyły się z wierzchu w jednej obręczy. Tak zrobił z obydwoma po obu węgłach. I tak było 8 bali, a podsłupi ich srebrnych 16 podsłupi, po 2 podsłupia pod bal każdy. I zrobił wrzeciądze z drzewa akacjowego, 5 do bali strony przybytku jednej, a 5 wrzeciędzy do bali strony przybytku drugiej, 5 też wrzeciędzy do bali strony przybytku tylnej ku zachodowi. I zrobił wrzesiąc środkowy tak, żeby przechodził między środek bali, od końca do końca.
Bale zaś obłożył złotem, a pierścienie ich zrobił ze złota jako osady dla wrzeciędzy. Obłożył też i wrzeciądze złotem. Zrobił też zasłony z błękitu i purpury i karmazynu i bisioru kręconego. Robotą wymyślną wykonał ją w cheruby. I zrobił do niej 4 słupy akacjowe i obłożył je złotem. Haczyki też ich były złote i ulał do nich 4 podsłupia srebrne. Sporządził też kotarę do wnijścia namiotu z błękitu i purpury i karmazynu i bisioru kręconego, wyrobu wzorzystego. I 5 słupów do niej z haczykami ich i obłożył wierzchy ich i klamry ich złotem, a podsłupi ich było 5 miedzianych. I zrobił Becalel arkę z drzewa akacjowego. 2,5 łokcia długość jej, 1,5 łokcia szerokość jej, a 1,5 łokcia wysokość jej. I powłókł ją złotem czystym z wewnątrz i z zewnątrz i zrobił do niej wieniec złoty wokoło. Odlał też dla niej 4 pierścienie złote do 4 węgłów jej. 2 pierścienie do boku jej jednego i 2 pierścienie do boku jej drugiego. I zrobił drążki z drzewa akacjowego i powłókł je złotem. I włożył drążki do pierścieni po bokach arki dla unoszenia arki. I zrobił wieko ze złota szczerego, 2,5 łokcia długość jego, a 1,5 łokcia szerokość jego. I wykonał 2 cheruby złote. Ku tej roboty wykonał je. Na obu brzegach wieka. Cheruba jednego na brzegu z jednej strony, a cheruba drugiego na brzegu z drugiej strony. Z samego wieka wykonał cheruby po obu brzegach jego. A były to cheruby o rozpostartych w górę skrzydłach, porywające skrzydłami swemi wieko, a twarzami swoimi zwrócone jeden ku drugiemu. Ku wieku były twarze cherubów. I sporządził stół z drzewa akacjowego. 2 łokcie długość jego, łokieć szerokość jego, a 1,5 łokcia wysokość jego. I powlókł go złotem czystym i uczynił doń wieniec złoty wokoło. Zrobił też listwę na 5 szeroką wokoło niego i uczynił doń wieniec złoty wokoło. I odlał doń 4 pierścienie złote i utwierdził pierścienie po 4 rogach, które u 4 nóg jego. Przy listwie były pierścienie, jako osady dla drążków, dla unoszenia stołu. I zrobił drążki te z drzewa akacjowego i powlókł je złotem dla unoszenia stołu. I zrobił naczynia przynależne do stołu, misy jego i kadzielnice i dzbanki i czasze jego, które mi się nalewa ze złota szczerego. I zrobił świecznik ze złota szczerego, ku tej roboty wykonał świecznik. Słupiec jego, pręt, kielichy, gałki i kwiaty jego z niego wychodziły. A 6 ramion wychodziło z boków jego. 3 ramiona świecznika z jednego boku jego, a 3 ramiona świecznika z drugiego boku jego. 3 kielichy kształtu kwiecia migdału na jednym ramieniu. Z gałką i kwiatem. A 3 kielichy kształtu kwiecia migdału na drugim ramieniu z gałką i kwiatem. Tak, na 6 ramionach wychodzących ze świecznika. A na samym świeczniku 4 kielichy kształtu kwiecia migdału z gałkami i kwiatami jego. I gałka pod 2 ramionami z niego. I także gałka pod 2 ramionami z niego. I znowu gałka pod 2 ramionami z niego. U 6 ramion wychodzących ze świecznika. Gałki ich i ramiona ich z niego samego wychodziły. Cały ukuty był z jednej bryły złota szczerego. I zrobił lamp do niego 7. I szczypczyki jego i popielniczki jego ze złota szczerego. Z talentu złota szczerego wykonał go i wszystkie przybory jego.
i wyrobił ołtarz do kadzenia z drzewa akacjowego. Łokieć długość jego, a łokieć szerokość jego, czworograniasty. Dwa zaś łokcie wysokość jego. Z niego wychodziły narożniki jego. I obłożył go złotem szczerem, płytę jego i ściany jego wokoło i narożniki jego i zrobił do niego wieniec złoty naokoło. Dwa też pierścienie złote zrobił do niego. Poniżej wieńca jego, po obu bokach jego, po obu stronach jego, jako osady dla drążków, dla unoszenia go na nich. I zrobił drążki te z drzewa akacjowego i powlókł je złotem. Przyrządził też olej do namaszczania świętego i kadzidło z wonności czyste, sposobem mieszających pachnidła. I wyrobił ofiarnicę całopaleń z drzewa akacjowego, 5 łokci długości, a 5 łokci szerokości, czworograniastą. 5 zaś łokci była wysokość jej. I poczynił narożniki na 4 węgłach jej, z niej wychodziły narożniki jej i obłożył ją miedzią. Zrobił też wszystkie naczynia ofiarnicy, garczki i łopatki i czasze i widełki i węglarki, wszystkie naczynia jej wyrobił z miedzi. Zrobił też do ofiarnicy kratę roboty siatkowej z miedzi, pod okoleniem jej, u spodu, do połowy jej. I odlał 4 pierścienie, na 4 węgłach siatki miedzianej, jako osady dla drążków. Drążki zaś zrobił z drzewa akacjowego i obłożył je miedzią. I wprowadził drążki do pierścieni po bokach ofiarnicy dla unoszenia jej na nich, pustą starcic zrobił ją. Zrobił też miednicę z miedzi i podnóże jej z miedzi, ze zwierciadeł kobiet, położnic, które się zbierały u wejścia do przybytku zboru. I zrobił dworzec po stronie południowej na prawo, zapony dworca z bisioru kręconego na 100 łokci. Słupów też do nich 20 i podsłupi do nich 20 z miedzi. Haczyki u słupów i klamry ich ze srebra. A po stronie północnej zapony na 100 łokci, słupów do nich 20 i podsłupi do nich 20 z miedzi. Haczyki u słupów i klamry ich ze srebra. Po stronie zachodniej zapon na 50 łokci, słupów do nich 10, a podsłupi 10. A ze strony przedniej ku wschodowi 50 łokci. Zapony 15 łokci dla skrzydła jednego, słupów ich 3 i podsłupi ich 3. I dla skrzydła drugiego, po obu stronach wrót dworca, zapony 15 łokci, słupów ich 3 i podsłupi ich 3. Wszystkie zapony naokoło dworca z bisioru kręconego, a podsłupia do słupów z miedzi, haczyki słupów i klamry ich ze srebra, a powłoki dla wierzchów ich ze srebra. W ten sposób powiązane były srebrem wszystkie słupy dworca. A kotara dla wrót dworca wyrobu wzorzystego z błękitu i purpury i karmazynu i bisioru kręconego na 20 łokci długości, a wysokości przez szerokość na 5 łokci odpowiednio do zapon dworca. A słupów do niej 4, a podsłupi do nich 4 z miedzi, haczyki ich ze srebra, a powłoka wierzchów ich i klamry ich ze srebra. A kołki wszystkie u przybytku i u dworca naokoło z miedzi.